21 lipca, Lucyna Gadaj, dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Nerka jednak jeszcze w tym roku. Wiadomości raciborskie w sieci, rusza portal Nasz Racibórz. Tanie polskie leki znikną z aptek. Nerka jednak jeszcze w tym roku. Po wielu zawirowaniach wokół przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic Kozielskiej, Lądzina, Mariańskiej i Mikołaja prace ruszą już w sierpniu. Jeszcze kilka dni temu wiceprezydent Krzyżek wyrażał obawę, iż w związku z przeciągającą się procedurą zaskarżeń kolejnych decyzji, jakie są podejmowane w sprawie tej inwestycji, jej realizacja może zostać przesunięta na przyszły rok. Tymczasem prezydent Lęk dziś zapewnia, że przebudowa skrzyżowania rozpocznie się już za kilkanaście dni. Co zmieniło się w tej sprawie w ciągu tygodnia? Decyzją arbitrażu został rozstrzygnięty spór pomiędzy dwiema startującymi do przetargu firmami. Przypomnijmy, przetarg na budowę w tym miejscu ronda rozstrzygnięto już pod koniec czerwca. Wygrało go konsorcjum firm Raciborskich. Druga, gliwicka firma startująca w przetargu, decyzję tę jednak zaskarżyła, wskazując na błędy konkurenta przy procedurze składania swojej oferty. Na odwet zdecydowało się także raciborskie konsorcjum. W efekcie spór ten rozstrzygnięty musiał zostać w stolicy. Arbitraż w Warszawie zdecydował, że wykonawcą tej inwestycji będzie firma z Gliwic. Czekamy jeszcze na potwierdzenie pisemne. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, nastąpi przekazanie placu budowy i jak najszybciej rozpoczęcie robót, tak żeby do końca grudnia roboty zostały planowo wykonane. Choć wszystko wskazuje na to, że przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej, Lądzina, Mariańskiej i Mikołaja wreszcie dojdzie do skutku, to warto zaznaczyć, że miasto na tym problematycznym przetargu straciło. Raciborskie konsorcjum, które wstępnie wygrało przetarg, zadanie miało zrealizować za kwotę 4,5 miliona złotych. Oferta gliwickiej firmy jest o kilkaset tysięcy złotych droższa. Mimo wszystko cena, która mieści się w kosztorysie inwestorskim, żałujemy oczywiście, że nie możemy zrobić tego taniej, że nie robi tego firma z Raciborza, ale tutaj decyzja powstaje w wyniku przetargu i postępowania przetargowego przed Urzędem Zamówień Publicznych. My na to wpływu nie mamy. Dla nas najważniejszy jest efekt. Zamierzenie ma być zrealizowane jeszcze w tym roku. W miejscu obecnego, wyjątkowo kłopotliwego zbiegu tych kilku ulic w centrum miasta do końca tego roku powstać ma więc podwójne rondo, tak zwana nerka. Wydłużenie wyspy pozwoli bowiem na skomunikowanie przesuniętego wlotu ulicy Mariańskiej oraz ulicy Mikołaja. Rondo będzie jednopasmowe z wlotami dla ulic Lądzina, Kozielskiej, Głubczyckiej, Mariańskiej i Mikołaja. Prawoskręt z ulicy Lądzina w ulicę Kozielską realizowany ma być poza jezdnią ronda. Od jutra będzie nas można oglądać w internecie. Grono naszych odbiorców ma szansę się powiększyć dzięki nowo powstałemu portalowi Nasz Raciborz, internetowej stronie miasta i powiatu, która startuje już jutro. Nasz Raciborz to na bieżąco aktualizowane informacje z życia miasta i powiatu, zapowiedzi wydarzeń, ponadto działy takie jak sport, turystyka, biznes, kultura, zdrowie, historia, stare kino, edukacja, a także wiele innych. To pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez nową firmę branży medialnej na naszym rynku, fabrykę informacji WAF & Margomedia, co wyróżnia nowy portal od innych już istniejących. Przede wszystkim to, że będzie to portal powiatowy, a więc ogólny zasób informacji, jakie się tam znajdą, bieżących, podawane w czasie rzeczywistym, czyli no krótko po tym wydarzeniu, będzie w proporcjach takich, jakie istnieją w powiecie, czyli 50% miasta i 50% gminy. I tym chcemy się wyróżniać, że mieszkańcy okolicznych gmin wokół Raciborza będą tutaj mogli znaleźć też bardzo duży zasób informacji na swój temat, z ładnymi galeriami zdjęciowymi, z aplikacjami telewizyjnymi, dźwiękowymi, ponieważ współpracujemy z radiem Meet & Dream. To po pierwsze. Po drugie, bardzo rozwinięty będzie wątek taki mało ojczyźniany, historyczny, czyli potężna baza tekstów historyczno-edukacyjnych z galeriami zdjęciowymi, z ikonografią. To, co się przydaje w edukacji regionalnej, ale również ciekawi bardzo pasjonatów historii lokalnej. Po trzecie, to co też jest bardzo istotne, będzie to prawie że telewizja internetowa, bo dzięki właśnie współpracy z Raciborską Telewizją Kablową informacje telewizyjne, ten program telewizyjny dostępny dzisiaj tylko dla abonentów Wektry, będzie już dostępny na całym świecie, czyli no, poszerza się znacznie kilkanaście razy przynajmniej grono odbiorców tego programu.
Dla nas i dla Państwa to pierwsza okazja, aby wyjść poza transmisję kablową. Taka forma naszej działalności umożliwi oglądanie wiadomości nie tylko tym, którzy nie mają dostępu do telewizji kablowej, ale także tym, którzy przeoczą wydanie w telewizji. Wiadomości Raciborskie umieszczane będą na portalu następnego dnia po premierze na szklanym ekranie. Portal Nasz Racibórz zawiera także inne nowości. Duży nacisk kładziony jest na problem emigracji, w związku z czym osobna redakcja przygotowywać będzie część niemieckojęzyczną portalu, gdzie umieszczane będą informacje na temat aktualnych wydarzeń na ziemi raciborskiej właśnie w języku naszych zachodnich sąsiadów. W krótkim czasie portal poszerzony zostanie także o tzw. strefę obywatelską, czyli coś na granicy internetowego bloga i forum, a także o strefę pasażu handlowego, oferty przede wszystkim skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stać na założenie własnego sklepu internetowego. Równie ważne jak merytoryczna zawartość portalu jest jego zaplecze techniczne. Myślę, że jako pierwsi w Raciborzu mogliśmy zebrać dość młody zespół grafików i programistów, który stworzył platformę umożliwiającą budowę portali informacyjnych w pełni multimedialnych. To znaczy, będzie bardzo duża łatwość umieszczania informacji nie tylko tekstowych w sposób atrakcyjny, ale także materiałów filmowych, materiałów audio w postaci MP3, materiałów do ściągnięcia, jak na przykład cotygodniowa książka do pobrania, która będzie zawierała tekst, zawierała obraz dokładnie taki, jaki możemy kupić w wydaniu papierowym. Wymagało to trochę wysiłku, ponieważ nad tą platformą pracowaliśmy już od lutego tego roku. Wymagało to wiele godzin, set, nawet nie wiem, czy tysięcy godzin, gdyby to podsumować, wszystkie osoby, które pracowały nad tym. Wielu konsultacji, optymalizacji, więc to, co Państwo zobaczą na ekranie, to jest nie tylko samo stworzenie grafiki, uzupełnienie tego tekstu, ale to jest wiele dni, tygodni testowania, żeby nic się, że tak powiem, nie rozsypało po drodze. Portal startuje już jutro, ale to, co zobaczymy na ekranie po wpisaniu na pasku adresów naszraciborz.pl, to jeszcze nie jest ostateczny wygląd strony. Przez następny miesiąc będzie mocno ewoluowała i będzie tam wprowadzone sporo zmian takich, które poprawią użyteczność i kontakt z użytkownikiem stron. Będzie tam podany adres strony internetowej i adresu mailowego, na który będzie można zgłaszać wszelkie problemy, jakie się pojawiają ze stroną. Dlatego też będziemy bardzo wdzięczni dla użytkowników, którzy takie problemy będą zgłaszać i pomogą nam w dostosowaniu tego portalu do jak najbardziej doskonałej formy. Drugim przedsięwzięciem realizowanym przez Fabrykę Informacji jest grupa wielojęzycznych portali pod marką GoCity.pl. Pierwszym takim portalem, który już w przyszłym tygodniu rusza, robionym z inspiracji starostwa gmin powiatu raciborskiego, będzie portal GoRaciborz.pl. Jest to portal nieprzeznaczony dla mieszkańców ziemi raciborskiej, choć oczywiście oni z portalu NaszRaciborz.pl będą mogli sobie tam na niego bez problemu wejść, ale jest adresowany do mieszkańców całej Polski, całego świata, którzy chcą się czegoś o Raciborzu dowiedzieć i z drugiej strony, którzy w zamierzeniu samorządów powinni tutaj przyjechać, spędzić czas, między innymi weekend, zobaczyć wszystkie nasze atrakcje. I to będzie portal turystyczno-krajoznawczy, biznesowy i lifestyle'owy, to znaczy informacja turystyczno-krajoznawcza, ścieżki rowerowe, zabytki, to po pierwsze biznes, czyli jakie firmy u nas działają, jakich pracowników potrzebują, jakie osiągają sukcesy i lifestyle, czyli to, jak się u nas żyje, jakie są ceny mieszkań, ile się średnio zarabia, jakie są warunki życiowe, czyli dostęp do kin, domów kultury, obiektów sportowych itd. Produkt ten uruchamiany ma być także w wersjach komercyjnych w innych miastach. Firma wykupiła już domeny dla wielu polskich aglomeracji, takich jak pobliski Rybnik czy nieco dalszy Kraków. A docelowo ta rodzina portali miałaby za kilka lat stworzyć jedną ogólnopolską platformę Via Poland. Nasz Racibórz i Go Racibórz to dwa portale, których rozwój to nie tylko kwestia czasu, ale i tworzących je specjalistów. Firma zgłasza ciągłe zapotrzebowanie na grafików, programistów, a także dziennikarzy. W ramach ogólnopolskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności jutro o godzinie 17 wyemitowany zostanie dźwięk ciągły trwający minutę, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 64. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Z końcem tego roku z aptek zniknie część tanich, popularnych polskich leków. Powodem takiej sytuacji jest konieczność ponownej, wysoce kosztownej rejestracji tych specyfików przez polskie firmy farmaceutyczne. Firmy farmaceutyczne rezygnują z produkcji najtańszych i popularnych specyfików. Swoje decyzje tłumaczą zbyt wielkimi kosztami ponownej rejestracji leków, do jakiej zostały zobowiązane po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Choć na dopełnienie tego obowiązku firmy miały 4 lata, wiele z nich zwlekało z tym do ostatniej chwili. Do tej pory do procesu rejestracji trafiła zaledwie połowa leków. Do końca roku procent ten na pewno wzrośnie, ale i tak z aptek zniknie wiele popularnych produktów leczniczych, po które dziś chętnie sięgamy. Co to oznacza dla pacjentów? Konieczność kupna ich zagranicznych droższych odpowiedników. Można sobie wyobrazić taki scenariusz, że tych leków będzie ubywało z apteki. To może dotyczyć 1000 czy 2000 nawet specyfików. Oczywiście powstanie pewna nisza, którą zaraz ktoś będzie chciał wypełnić. Stąd tak dużo na naszym rynku firm farmaceutycznych, które nie tyle wprowadzają nowe leki, co leki tak samo działające, które powiedzmy dodatkowo mają jeszcze coś w swoim składzie, opakowanie jest inne i już się nazywa lek inaczej, aczkolwiek jest to ten sam specyfik. No, na pewno będzie sytuacja nie taka, że będą tańsze, tylko że będą droższe. Teraz leki zaczną stopniowo znikać z aptek, na czym oczywiście ucierpią pacjenci, a ci i tak powodów do niezadowolenia mają wiele. Leki w Polsce od lat są drogie, przez co obniża się ich dostępność dla pacjenta. Przyczyn tej sytuacji, jak przekonuje Piotr Klima ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, jest wiele. Główna to zła polityka lekowa państwa. Zbyt szczupła lista leków refundowanych, niekorzystny wpływ ma też walka na rynku farmaceutycznym wielkich korporacji. Także zagrożenie na pewno jest duże i tutaj jest kwestia naszego rządu i jego odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów, za zdrowie narodu. Jeżeli będą to ceny zbyt wysokie, to po prostu no, pacjenci będą odmawiali i najbardziej przykre widoki w aptece są takie, kiedy pacjent ma receptę dla chorego dziecka i odmawia realizacji, rezygnuje z leków, bo go nie stać. Można sobie wyobrazić, no, jak to później może wyglądać. Choć wycofanie wielu polskich leków na pewno spowoduje problemy dla pacjentów, to część preparatów, których proces ponownej rejestracji jeszcze się nie rozpoczął, ma odpowiedniki, o które możemy zapytać swojego lekarza. Szanowni telewizowie, chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy oglądają telewizję raciborską, tak, dobrze pamiętam. Pozdrawiam raciborską telewizję kablową. Dzień dobry, tu Piotr Rubik, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów raciborskiej telewizji kablowej. Serdecznie pozdrawiam w tym pięknym mieście wszystkich ślicznych i uśmiechniętych mieszkańców. Kochani telewizowie, nie oglądacie żadnej innej telewizji, tylko tę telewizję. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję za gościnę. W wiadomościach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do jutra. A jeszcze teraz zapraszam na kolejny odcinek filmu Powiat Raciborski, przewodnik po urzędzie.